Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku 5 sposobów na. Zbliża się czas piłkarskich zmagań, a jak wiadomo, to my, kibice, jesteśmy 12 zawodnikiem drużyny. Dlatego Bank Zachodni WBK rzucił nam wyzwanie, abyśmy pokazali, jak kibicujemy biało-czerwonym. Przy okazji, do wygrania są super nagrody, w tym bilety na mecz w Marsylii. Więcej szczegółów dowiecie się na koniec odcinka. Zapraszamy Was do oglądania. Każdy prawdziwy kibic wie, że dla Grzesia Rasiaka mur był przeszkodą nie do przebicia. Dlatego dziś pokażę Wam mur po przyjęciu piłki uderzonej przez Arturo Quebabeiro. Na początku na tył czarnej folii samoprzylepnej przykładam lampę. Teraz szkicuję coś na kształt pęknięcia, po czym całość wycinam. Aby lampa nabrała wyglądu piłki do nogi, wycinam pięciokąty i przyklejam je do kuli. Pozostało już tylko całość umieścić na ścianie i gotowe. Jak widzicie, tak wbita piłka w ścianę wygląda naprawdę ciekawie, a jej wykonanie jest proste i przyjemne. Spróbujcie zrobić coś podobnego sami. Każdy fan kopanej wie, że futbol z angielskiego oznacza foot, piłka, ball, nożna. I powiem szczerze, że nie znam żadnego kibica, który podczas oglądania meczu nie lubiałby zwilżyć gardełka zimnym piwkiem. Właśnie dlatego postanowiłem zrobić podkładki pod kufle. Zobaczcie. Na początku wycinam ze sklejki wzornik o rozmiarze 8x8 cm, ale spokojnie, będziecie mogli obyć się bez niego. Następnie przykładam go do maty korkowej i wycinam kwadraty. Za jego pomocą wycinam również elementy z wykładziny trawopodobnej. Teraz sklejam obie części, tworząc tym samym moje podkładki. Dla lepszego efektu za pomocą białego sprayu robię pasek. Myślę, że takie podkładki są obowiązkowym gadżetem każdego fana piłki nożnej, dlatego po prostu wykonajcie je sobie sami. Zdrówko, panowie. Za co? Za reprezentację. Dokładnie. Nie wiem jak jest teraz, ale za czasów mojej szkoły wszyscy siedzieliśmy na krzesełkach z drewnianym siedziskiem i oparciem. Właśnie zauważyłem, że na aukcji dosłownie za grosze można kupić zdezelowane sztuki, pamiętające zapewne jeszcze czasy Gierka. W związku ze zbliżającym się euro, mam na nie pomysł. Okej, najpierw biorę krzesła i odcinam im przednie nogi. Potem matuję całą powierzchnię przed malowaniem i pokrywam ją podkładem, a następnie białą farbą w sprayu. W międzyczasie, kiedy krzesło schnie, docinam plastikowe rurki na poprzeczkę i słupki. Podobnie robię z drewnianym kołkiem. Teraz do plastikowych elementów wsadzam ich drewniane odpowiedniki i łączę ze sobą całość, tworząc tym samym sztywną bramkę. Na tylne nogi nakładam kolanka, po czym montuję je z przodem. Na koniec aplikuję pod siedzenie mocny klej montażowy, dociskam poprzeczkę bramki, a kolanka przy tylnych nogach wypełniam pianką montażową. Pozostało już tylko doczepić żyłkę i zawiesić siatkę na bramce. I co powiecie na taką wersję siedziska? Myślę, że świetnie uzupełni piłkarską fiestę w domu. W przerwach pomiędzy meczem możecie rozegrać swoją własną partyjkę lub niczym Jacek Gmoch porozstawiać wszystkich i odtworzyć najciekawsze sytuacje meczu. Uwaga! No, Szynówej! Ale ty to bramkarz jest dobry! No. Jeżeli tak jak ja lubicie kibicować biało-czerwonym, to dobrze wiecie, co jest najważniejsze. Otóż najważniejsze jest to, aby robić dobry hałas podczas pięknych akcji. I dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić z kilku desek klaskacz. Oglądajcie. Na początku wycinam rączki z szablonu, który znajdziecie w opisie. Następnie odrysowuję je na sklejce, po czym dokładnie wycinam i szlifuję. Teraz wiercę otwory na żyłkę i maluję je w patriotyczne barwy. Na koniec przewlekam żyłkę przez dziurki i oplatam rączkę taśmą izolacyjną dla lepszego chwytu. Dzięki mojemu klaskaczowi dosłownie w kilka chwil będziecie mogli poczuć się jak na stadionie. Polska gola! Polska gola! Oglądając mecz z kumplem, warto mieć wszystko pod ręką, ale trzymanie piwa i chipsów na kolanach do najwygodniejszych rozwiązań nie należy. Ale spokojnie, jest na to sposób. Wykorzystując stary fotel, biorę z niego dół z kółkami i zakładam plastikowe obręcze. Następnie pokrywam plastiki klejem i mocuję rurę meblową. Czas na wycięcie deski i zaznaczenie cyrklem miejsc pod miski.
Zaznaczone miejsca wycinam, a otwornicą robię otwory pod kubki. Następnie zaokrąglam rogi, a całość pokrywam bejcą oraz dwoma warstwami lakieru bezbarwnego. Pozostało tylko przykręcić rurę do blatu i zestaw gotowy. Powiem Wam, że teraz kibicowanie będzie jeszcze bardziej przyjemne i wygodne, a taki mobilny zestaw będziecie mogli też wykorzystać do innych spotkań i imprez w domu. Tak wyglądają właśnie dzisiejsze pomysły na kibicowanie. Zachęcamy Was do twórczego wspierania reprezentacji, bo każda wymalowana twarz czy wuwuzela zrobiona przez Was będzie dużym wsparciem dla naszych. Zwłaszcza jeśli będziecie oglądać mecz na żywo. A to możliwe, bo Bank Zachodni WBK ma dla Was dwa bilety na mecz w Marsylii i sporo innych nagród. Wejdźcie na 12zawodnik.bzwbk.pl i weźcie udział w konkursie. Nie czekajcie, bo Marsylia już 21 czerwca. Do zobaczenia!